Nowoczesne centrum serwisowe firmy Atlas Copco zainaugurowało swoją działalność w polkowickiej części Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Atlas Copco jest producentem maszyn do wiercenia i urabiania skał, maszyn dla górnictwa podziemnego i powierzchniowego. W Polkowicach dokonywane będą remonty używanych komponentów maszyn tak, aby przywrócić techniczne właściwości podzespołu do stanu oryginalnego. Otwarcie centrum serwisowego miało miejsce w piątek 26 maja. Goście mieli okazję zobaczyć to, czym firma Atlas Copco zajmuje się na co dzień. Stąd przed obiektem maszyny i urządzenia stosowane w górnictwie. Firma Atlas Copco prowadzi działalność w 180 krajach na świecie. Ma 140-letnią historię, a urządzenia produkowane przez Atlas Copco używane są m.in. przy budowie nowojorskiego metra czy tunelu Mont Blanc. U nas firma współpracuje z KGHM Polska Miedź. Otwieramy konkretnie nowoczesne centrum serwisowe. Centrum, które będzie świadczyło usługi remontów maszyn, usługi napraw komponentów, regeneracji komponentów. To jest tak naprawdę świadczenie usług, na które jest zapotrzebowanie w tym środowisku i szczególnie przez naszych głównych klientów, w tym kopalnie podziemne i powierzchniowe. W Polsce firma koncentruje się na sprzedaży wiertnic podziemnych i powierzchniowych oraz maszyn górniczych odstawczych. Centra serwisowe firmy są odpowiedzią na potrzeby rynku, a centrum serwisowe zlokalizowane w Polkowicach obsługuje klientów polskich oraz całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Na dzisiaj w tej lokalizacji pracuje około 30 kilku osób. Planujemy oczywiście zatrudniać, zobaczymy, jakie będzie dalsze zapotrzebowanie, jak się będzie rozwijał ten biznes. Nie chciałbym rzucać w tym momencie liczbami osób, natomiast na pewno jest to rozwojowe. Centrum serwisowe Atlas Copco to kolejny inwestor w polkowickiej części Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a centrum serwisowe znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie niedawno otwieranego centrum logistycznego firmy Sanden.